Nowe technologie, rosnące wymagania klientów i coraz większa presja konkurencyjna. To największe wyzwania, przed jakimi stanęły polskie banki u progu drugiej dekady XXI wieku. Na rynku pojawiają się nowi gracze, jak choćby organizacje zakupów grupowych, sieci handlowe, organizacje pożyczkowe peer-to-peer czy parabanki. W tej chwili mamy do czynienia z konkurencją spoza sektora, która równie dobrze albo czasami lepiej stara się dostrzec te potrzeby i zachowania klientów i lepiej na nie zareagować. To myślę, że będzie największym wyzwaniem na najbliższy czas dla nas. Dlatego na początku 2012 roku zarząd Brebanku podjął decyzję o rozpoczęciu zakrojonego na szeroką skalę projektu pod nazwą Nowy mBank. mBank powstał w 2000 roku. Już raz zrewolucjonizował polski rynek bankowości jako pierwszy w pełni internetowy bank. Wtedy w swojej strategii wykorzystał przełomową innowację, jaką był internet. Dziś rewolucja w mBanku polega na wprowadzeniu dużej liczby udoskonaleń, tak zwanych inkrementalnych innowacji. Celem projektu na starcie było zebranie jak największej liczby pomysłów. Liczyła się nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość propozycji. Wprowadzone miały zostać te udoskonalenia oraz innowacje, które są istotne z perspektywy klienta i budują przewagę konkurencyjną. mBank to przede wszystkim wielka, świetna grupa klientów. To ponad 3 miliony klientów, którzy są bardzo aktywni, którzy są bardzo związani z tym brandem, którzy są także dosyć roszczeniowi, którzy znają swoje możliwości i prawa, którzy chcą o nas coraz więcej. Inspiracje czerpano z wielu źródeł. Pod lupę wzięto trendy rynkowe, opinie klientów i badania konsumenckie, działania konkurencji czy przykłady wykorzystania innowacji na świecie. Przeanalizowano tysiące instytucji finansowych w różnych krajach, zarówno duże, tradycyjne banki, jak i nowatorskie startupy. Przyglądano się też, z jakich innych serwisów internetowych i mobilnych, niekoniecznie związanych z bankowością, chętnie korzystają konsumenci. Mieliśmy wiele spotkań, burzę mózgów, wiele projektów na kartkach porozwieszanych na ścianach, które ustawicznie zmienialiśmy. Jakie efekty przyniosła ta praca? W trakcie zorganizowanych w zespole mBanku warsztatów kreatywnych wygenerowano 140 pomysłów, spośród których wybrano kilkadziesiąt najlepszych. Po przygotowaniu wstępnych studiów wykonalności stworzono strategię nowego mBanku, którą przedstawiono do akceptacji zarządu. Z tej listy można było zbudować 3 banki, każdy byłby inny i szczerze mówiąc bardzo świeży. Nowy mBank to w sumie aż 200 funkcjonalności i udoskonaleń w serwisie transakcyjnym banku. Pomysłów nie brakuje. Głównym wyzwaniem to jest wybrać tak naprawdę tego, czego się nie będzie robiło. I tak dobrać, żeby to tworzyło w miarę zsynchronizowaną, spójną całość.